Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj wpada rozrusznik do rozbiórki. Będzie trochę stali, trochę aluminium. No i miejmy nadzieję, że miedziucha. Ja sobie go odłożę na bok. Oczywiście leci. Dobra, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Włączymy oświetlenie. Trzy tysiące 584 po 80 groszy, 2,87. Więc tak, jakbyśmy go oddali na złom, to byśmy zarobili 3 złote niecałe. Ja odkładam wagę i go postaram się rozłożyć na części pierwsze i zobaczymy wtedy, czy chociaż coś na nim się uda więcej. Na pewno się uda, ale zobaczymy ile. Thank you.
Dobra, ja zakończyłem rozbiórkę. Powiem wam tak, że bida jest taka, że jak ktoś tym samochodem podjeżdżał nad wodę, to kaczki chlewem rzucały dla niego. Masakra. Ja wiem, tu jest kawałek miedzi w środku, ale zostawiam to na inny odcinek, ponieważ kantówkę zostawiłem u taty. W wirniku jest trochę miedzi. Ale no tego wirnika to się raczej nie opłaca obierać, rozcinać nawet. Jest tutaj kawałek aluminium. Szukałem oznaczeń, dla jakiej marki to było robione, nie znalazłem. Ale był to rozrusznik Bosch. Powiem wam, że aż wstyd. Tu jest kawałek miedziuchy. Tu jest kawałek miedzianej blaszki, ale zobaczcie na to. Ostatnio jak rozbierałem rozrusznik, to śruby miał miedziane, a tutaj dali taką pestkę tylko. I zobaczcie. Tragedia. Tragedia. Jak to ma później jeździć? A więc, no cóż, nie będę tego ważył. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak szybko rozłożyć rozrusznik, to sobie zobaczy. Ale no na tym niestety nie zarobimy. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.